Chciałem zapytać o obronę, czy to taka rzecz, z której to, że ta obrona się ustabilizowałaś pod koniec rundy, to jest to, co, z czego pan jest najbardziej zadowolony po przyjściu do Krakowi, można tak powiedzieć? To, co jest udało? Na pewno więcej rzeczy, z których można być zadowolonym, ale też jest dużo rzeczy, nad którymi trzeba pracować. Nie ukrywam, że pewnie ta stabilizacja w tej defensywie pomogła nam zdobyć bardzo ważne punkty, że ta nasza sytuacja wyjściowa się poprawiła i to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. Ale też w niektórych meczach nie ustrzegliśmy się błędów i nad tym też trzeba po prostu pracować. Ja dzisiaj patrząc na ten blok defensywny, kto jak grał i patrząc na to, że w poniedziałek dojeżdża do nas Stewart i miejmy nadzieję, że 100% na to, żeby mógł z drużyną już zacząć treningi, to się okaże, że na każdej pozycji mamy praktycznie w tej defensywie dwóch pełnowartościowych zawodników. No i ta stabilizacja w defensywie czy w obronie spowoduje, że reszta drużyny będzie się też pewniej czuła. Liczę też oczywiście na naszych bramkarzy, którzy też będą absolutnie tymi osobami, które tam z tyłu będą tym dobrym szwajcarskim bankiem i będą nam też pomagali, zresztą tak jak to było do tej pory. A co się tak naprawdę według pana zmieniło? No bo to był taki największy problem Krakowi tak naprawdę jeszcze zanim pan przyszedł do klubu, to czy nie wiem, czy to taka zmiana mentalności trochę i nabranie pewności siebie przez obrońców, to, że udało się ustabilizować, no bo na początku to grali co mecz w innej formacji i to był taki chyba wiodący problem, nawet większy niż brak skuteczności. Nam też nie zawsze udało się grać w tej samej formacji, że jakoś taki 3-4 mecze pod rząd w tym samym ustawieniu, bo różnie to wyglądało. Wypadali zawodnicy z tego, że byli poprzez żółte kartki czy poprzez kontuzję i gdzieś to tam nie było tak, że ta obrona grała ileś meczy z kolei w tym samym zestawieniu, ale jesteście często na treningach i też widzieliście, że pewna praca też to z tymi obrońcami, wytłumaczenie pewnych spraw i myślę, że tutaj element taktyczny zadecydował o tym, że trochę zaczęło to lepiej wyglądać i jeden zaczął drugiemu pomagać i to myślę, że był bardzo ważny element, na który ja od samego początku też stawiałem, ponieważ się wydaje, że to jest tam czwórka obrońców, każdy gdzieś tam w swojej strefie, ale mimo tego potrzebne jest zabezpieczenie, czyli ta asekuracja. Gdzieś to się chyba nam udało zrobić, bo zawodnicy zrozumieli, że w tej sytuacji, w pewnych sytuacjach, jak trzeba się zachować. Myślę, że to było głównym elementem, że ta gra się poprawiła, ale nie zapominajmy jeszcze o tym, że pozostawiona tylko w defensywie, w grze w destrukcji, sama defensywa, to jest za mało. I dla mnie też ważna jest gra i szybkie przejście z ofensywy w defensywę też pozostałych zawodników. I jeżeli uda nam się jeszcze to też dopracować, podejdziemy trochę wyżej i będziemy grali jeszcze bardziej razem i będziemy sobie pomagać, to możemy jeszcze jakiś mały krok do przodu zrobić, ale pewnie myślę, że zawodnicy zrozumieli moją ideę, moją filozofię gry, bo jednak jesteśmy zespołem i ja zawsze tą grupę czterech obrońców, zawsze mówię, że muszą mówić tym samym językiem, mimo tego, że są z różnych krajów, często się to zdarza, ale mi chodzi o język piłkarski, o pewne elementy, o pewne sytuacje, na które można być przygotowany i można zareagować i to chyba nam się trochę udało, a z meczu na mecz wyglądało to trochę lepiej, tak jak pan wspomniał, pewność siebie też była większa. No, chciałbym ten trend zachować i będziemy nad nim też oczywiście pracowali, żeby doszlifować jeszcze te elementy. Też tylko zapytam, tak jak pan mówi, jeżeli ktoś się pewnie trafi nowy do obrony, to pan nie wzgardzi, ale czy jeżeli obrona zostanie w takiej formie, w jakiej jest, nie zostanie wzmocniona, to się nic nie stanie, rozumiem, to jest taki ostatnia formacja, do której Krakowia szuka wzmocnień, tak? Ja powiedziałem, że raczej dzisiaj koncentrujemy się na ofensywie, bo tutaj są wakaty i tu byśmy chcieli poprawić naszą twarz, można powiedzieć, albo twarz tego zespołu. Ta defensywa pokazała, że można jej zaufać i ci zawodnicy wyglądali z tygodnia na tydzień coraz lepiej, bo patrząc na
czy to mecz z Legią, czy to mecz z Koroną, z drużynami z czołówki, no za dużo szans te zespoły nie miały, a pewność siebie zawodników była dosyć, dosyć duża. I ja myślę, że poprzez ten okres przygotowawczy, poprzez jeszcze poprawienie tych elementów w grach szczególnie tych sparingowych, bo jakby nie spojrzeć, do tej pory takiej możliwości nie mieliśmy i musieliśmy uważać, żeby nie popełnić błędu, który by mógł być drogi w konsekwencji. A tu się w tych meczach sparingowych będzie można jeszcze pewne rzeczy poprawić, bo wtedy nie ma konsekwencji wyniku, no bo nie gram ja osobiście, to mogę panu też powiedzieć, w meczach sparingowych w okresie przygotowawczym na wynik. Ja gram na pewne sprawy, które mnie interesuje taktyka, mnie interesuje to, jak zawodnicy wyglądają i jak realizują zadania. Wynik to jest dla mnie osobiście sprawa drugorzędna.